Początek marca to najlepszy czas, żeby usłyszeć sowy, które są bardzo aktywne ze względu na ich okres godowy. W związku z tym w całej Polsce organizowane jest wydarzenie poświęcone tym tajemniczym ptakom o nazwie Noc Sów. Już po raz kolejny Koziński Park Krajobrazowy zaprosił na jedyną taką noc wszystkich miłośników tych pięknych ptaków. 3 marca w siedzibie Kozieńskiego Parku Krajobrazowego w Pionkach zgromadzeni uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać krótkiego wykładu na temat ciekawego i różnorodnego świata sów oraz poznać gatunki występujące i gniazdujące w Polsce. Pracownicy parku przygotowali wiele ciekawostek o sowach, o ich zwyczajach, o ich ważnej roli w przyrodzie. Po prelekcji wszyscy udali się na wycieczkę w głąb lasu, by wypatrywać i nasłuchiwać sów, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo i spokój. Po raz kolejny spotykamy się dzisiaj na Nocy Sów zorganizowanej przez Kozienicki Park Krajobrazowy. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od prelekcji, na której poznaliśmy wszystkie gatunki sów, które gnieżdżą się tutaj u nas w Polsce. Mogliśmy poznać, jak interesująca i różnorodna jest ta grupa ptaków. Po prelekcji udaliśmy się na spacer do lasu. Jest to okres, kiedy sowy możemy usłyszeć w lesie. Przeszliśmy dosyć spory odcinek, zrobiliśmy prawie 5 kilometrów. Dzisiaj wybraliśmy się na spacer do puszczy, żeby właśnie obserwować, przynajmniej posłuchać sów. Niestety tutaj w tej okolicy mogliśmy liczyć tylko na jeden gatunek puszczyka. Niestety warunki dzisiejsze pogodowe nie są najlepsze, bo idą opady i zaczął zrywać się wiatr coraz większy, którego oni nie lubią i przez to na początku się zaczęło odzywać, głównie samice, ale był jeden głos samca, raz się odezwał, a później przez to, że zaczęło wiać, no to niestety one już milkły, nie odzywają się, mogą nawet być bardzo blisko, ale nie będą reagować na jakiekolwiek symulacje, na to, że na konkurencję i tak dalej. No ale ogólnie wypad się udał, spacer, bo udało nam się jednak usłyszeć jakieś. Nie zawsze się uda, a zwłaszcza przy takiej pogodzie. Po nocnym spacerze na uczestników czekała rozgrzewająca herbata oraz kiełbaska z ogniska. Był to także czas na podzielenie się swoimi wrażeniami. Trzeba było uważać pod nogi, jak się szło, ale tak to było bardzo fajnie, naprawdę fajnie. Wrażenia, pierwszy raz byłam w ogóle i podejrzewam, że będę kolejne razy też brała udział w tym wydarzeniu. Powiem szczerze, że pierwszy raz uczestniczyłam tutaj właśnie w Nocy Sów. Bardzo mi się podobało. To nie są właściwie moje tereny, bo pochodzę z Kaszub. Ale tutaj bardzo, bardzo mi się po prostu podobało w tym terenie i także poznałam okolice przy okazji. Fajne towarzystwo, także naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. Dla uczestników dzisiejszego wydarzenia przygotowaliśmy nasze albumy. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza. Ponieważ w tym roku Kozieński Park Krajobrazowy obchodzi 40-lecie i z tej okazji i przy okazji tego wydarzenia chcieliśmy sprezentować wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia album pokazujący właśnie najpiękniejsze zakątki naszego parku. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. A współorganizatorami dzisiejszego wydarzenia było Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz Urząd Miasta Pionki. Pan burmistrz miasta Pionki, pan Robert Kowalczyk, ufundował ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników dzisiejszej Nocy Sów, za co serdecznie dziękujemy.